nie udało się sprawić tutaj niespodzianki na koniec sezonu. Wiktoria podejmowała już czwartoligowca tak naprawdę, Spartę Lubliniec. No i dobrze się zaczęło od strzelonej bramki, no a potem, no właśnie, jakbyś to wytłumaczył, że Lubliniec przejął inicjatywę? No, często zaczynamy od strzelonej bramki. Zawsze jakoś cofamy się po strzelonej bramce. Lubliniec zaczął grać piłką. Przeważali w tym meczu, nie da się ukryć, chociaż mieliśmy swoje sytuacje. Między innymi ta do pustej bramki w poprzeczkę. No i no, Lubliniec lepiej grał dzisiaj piłką. No właśnie, ta poprzeczka to był taki kluczowy moment, gdyby wtedy padła bramka 2-0. No, myślę, że byłoby znacznie łatwiej wygrać ten mecz. No tak, gdyby Arnam tu trafił, byłaby bezpieczna, dosyć bezpieczna przewaga, chociaż wiadomo, że Lubliniec mógł jeszcze odmienić los tego meczu, ale myślę, że wygralibyśmy ten mecz, gdyby ta poprzeczka po prostu padła do bramki. Słowa pochwały należą się też waszemu bramkarzowi, który zwłaszcza w pierwszej połowie obronił chyba ze 3-4 takie bardzo trudne sytuacje, jedna sam na sam, i gdyby nie ono, to ta Sparta strzeliłaby tych bramek jeszcze więcej. Tak, Kuba dzisiaj bardzo dobry mecz zagrał. No szkoda trochę go, że 3 bramki wpuścił, bo nie powinien tak naprawdę. Pograł bardzo dobry mecz. No i tyle sobie. Zanim zapytam cię o twoją przyszłość, jeszcze powiedz, jaki był to dla ciebie sezon ten miniony? Był to bardzo dobry sezon, nawet dobre statystyki zrobiłem jak na pierwszy sezon w piłce seniorskiej. No jestem zadowolony z gry, z Wiktorii. Chciałbym tu zostać jeszcze na pół roku. Mówią o tobie, że jesteś zawodnikiem, który się wolno rozkręca, że potrzebujesz trochę czasu i w drugiej połowie już grasz na maksa swoich możliwości. Ty się z tym zgodzisz, czy zaprzeczysz temu? Tak, zawsze próbuję wejść w mecz na początku i na początku grać bezpiecznie, no a później już idzie. Już w przyszłym sezonie w jakich barwach zagrasz? Mówisz, że chcesz grać w Wiktorii, ale to już jest pewne, czy jeszcze w grę wchodzą jakieś inne kluby, na przykład Skra? Znaczy, chciałbym bardzo zostać w Wiktorii, jednak myślę, że się to nie uda, że wrócę na Skrę i będę tam walczył o miejsce w składzie. Kiedy będzie wiadomo? Myślę, że w następnym tygodniu już będzie wiadomo, w jakich barwach zagram w następnym sezonie. Okej, dzięki. Dziękuję.